Obronie zwierząt przed ludzką agresją, przed okrucieństwem występowano już od legend starożytności. I przez cały czas dziejów, aż do naszych czasów, święty Franciszek z Asyżu był pierwszym, który przypomniał ludziom o należnym dla zwierząt szacunku. Został ogłoszony przez papieża patronem ekologii. A teraz te wszystkie ssaki, ptaki, gady, robaki, owady, gdziekolwiek was człowiek głębi, na ziemi czy wodnej głębi, wszystkie winne ofiary ludzkiego plemienia, nie odmawiajcie braciom, ludziom przebaczenia. Oto człowiek kaja się przed wami w pokorze. Bracia, darujcie ludziom winy w imię Boże. Bezdomne zwierzęta znajdują dom, schroniska dla zwierząt.